dzisiaj odcinek stacjonarny. Podsumujmy rok 2023 pod względem biegowym. Trochę się uzbierało medali. Tak naprawdę mam całą ścianę i żeby wam pokazać, jak to wygląda od początku biegania, to właśnie jest tak, tak i tak. Tutaj jest rok 2021, 2022 i 2023. No, będziemy rozmawiać o 2023. Łącznie przebiegłem razem z zawodami 900 km. Tak jak mówiłem, czy to jest dużo, czy to jest mało, no na pewno jakby się więcej biegało w ciągu tygodnia, to te gdzieś tam kilometry by się uzbierały. Dla mnie 900 to i tak jest dużo, no bo tak naprawdę mógłbym nie biegać i nie było tych 900, no ale dobra, zacznijmy od początku. Trochę będzie gadania, postaram się krótko o każdym medalu opowiedzieć i jak się odbywały te zawody, ale to tak będzie w telegraficznym skrócie, bo w zasadzie z każdego medalu jest relacja. Tu mamy medal z biegu noworocznego. Ładnie się prezentuje. Taka gwiazdeczka. 1 stycznia 2023. Dystans 5 km. Pogoda była bardzo ładna. Pamiętam, że chyba 15-18 stopni było w Parku Bocińskim. Ludzie grilla robili. No w ogóle szaleństwo. Ten medal to jest taki medal jakby wirtualny. Tutaj trzeba było przebiec łącznie 781 km. Oczywiście nie przebiegłem tego dystansu. To jest tak symbolicznie pokazane, ile to wynosi. Prawdopodobnie przebiegłem to w określonym czasie. Na pewno jest materiał o tym. Można sobie zerknąć. Bieg Chomiczówki no, odbywa się w Warszawie. Zawsze w lutym. Fajny medal, bo taki jakby domino, domino z budynków. Przebiegamy po prostu osiedlem między budynkami i dlatego taki medal. Bardzo mi się podoba. Prosty i jak pokazujący, gdzie biegaliśmy. No i tutaj szarfa też bardzo ładna z tyłu. Ludzie sobie biegają. Oczywiście w tej edycji, znaczy w tym biegu można pobiec dwa biegi. Ten jest na 15 km, można też pobiec na 5 km, bo są tak zrobione, że można za jednym razem w dwóch pobiec, co w tym roku chyba zrobię. Tutaj mamy, tak, patrzę się, bo tych medali mam tyle na ścianie, że mogę się pomylić i wziąć z innego roku. Park Skarżyski, bieg Wedla, można pobiec na piąteczkę, na dziesiąteczkę. Ja chyba wtedy pobiegłem na piątkę, bo podycha, to tam jest pętli, a pętli po prostu w głowie się kołuje. Dalej półmaraton Wiązowski. Oczywiście półmaraton to wiadomo 21 z haczykiem. Tutaj zrobiłem rekord, godzina 44. Nie wiedziałem, o co chodzi, nikt nie mówił, o co chodzi w tym medalu, a to chodziło o to, że to jest po prostu wiąz? Chyba tak, napiszę wam jeszcze dokładnie. Czyli jakby symbol wiązownej. Ale ja to się dowiedziałem jakoś gdzieś tam tak nieoficjalnie. Dobra, co tu mamy dalej? To nie jest ten medal, to nie jest ten, to jest 2022. To też jest 22. Jak to jest ułożone? Czyli tak, luty, to musi być coś z marca. Dobra, czyli mamy z marca tutaj. Marca tutaj. Ministerstwo Obrony Narodowej, to był bieg kobiet, bieg za darmo, dzięki informacji od kolegi udało mi się zapisać.
Bieg na chyba około 5 km. Tak, na 5 km w Łazienkach w Warszawie. Tutaj omijamy, bo to jest 22. Mamy znowu półmaraton w Warszawie. Bardzo ładny, taki, no, taki specyficzny, taki trójwymiarowy mocno. Tutaj niestety nie udało się, godzina 49, nie udało się pobić rekordu. Następnie bieg na 5 km w Powsinie. Te medale bardzo ładne są, ale jak widzicie, co edycja, to jest inny. Tu jest 2023, tu jest 22, a tu mamy 21. Co rok to inny kształt wymyślają. To jest super. Następnie przeogromny, największy medal z maratonu w Krakowie. Przeokrutny był upał, ale rekord zrobiony 4:14. Bardzo ładny, bardzo ciężki. Następnie bieg Konstytucji 3 maja na piąteczkę. I tutaj piąteczka zrobiona z rekordem. Do tej pory nie mogę złamać tych 22 minut. Kolejny bieg olejarska Dycha, Nielisz. No trochę trzeba było się przejechać samochodem, żeby dotrzeć do tych zawodów, ale super, bo to wśród rzepaków, wśród lasu, 10 km, pamiętam, że też było ciepło. Bieg w Twierdzy Modlin, bardzo specyficzny bieg, bo się biegło dosłownie w budynku, ciemno. Jest relacja na kanale w całości. Oczywiście relacja oraz jak biegłem, a biegłem z kamerką w ręku, żeby nagrać cały ten bieg. Super, super pomysł, a tam było na piątkę. I to edycja nocna, widzę. Botaniczna piątka, edycja nocna, bo nawet tutaj są gwiazdki. W nocy się biegło, można wybrać sobie godzinę, czy wcześniej w nocy, czy później. Ja wybrałem tą pierwszą. Następnym razem wybiorę, żeby było jeszcze później. Bieg tutaj w Łochowie na 46 km. Bez graweru, bo po prostu grawerów tam nie było. No dosyć trudny, bo dużo biegło się w piachu. Miałem wrażenie, jakbym biegł dosłownie po plaży. Ok, idziemy w tą stronę, bo tam się skończył. Bieg leśny Kantor Stary. Też troszeczkę trzeba było pojechać. Miejscowość Ruchenka. Bieg wśród lasów na 5 km. Tutaj też tak. Też patrzę datami. Bieg za darmo w parku Mocińskim. Bieg charytatywny na 5 km. No i tutaj największy dystans, jaki przebiegłem, 68 km. Lądek Zdrój. Z ciekawostek, ten medal to taki rarytasik, bo organizator chyba za późno zamówił medale i nie dotarły te, które mieliśmy dotrzeć. Ten jest jakby nie podróbką, a zamówionym na szybko, żeby w ogóle cokolwiek dojechało. Natomiast bieg super. W tym roku planuję pobiec na 110 km. Tutaj znowu botaniczna piątka. Taki jakby szklisty. Taka technika jest zastosowana dziwna, bo to jest przezroczyste i kolorowe. Bieg Powstania Warszawskiego. Pobiegłem wirtualnie. Dlaczego ja nie pobiegłem stacjonarnie? Nie wiem, czy mi nie było, czy coś mi wypadło, ale generalnie medal taki sam jak stacjonarnie. Święto Polskiego. Z żołnierzem Piątka. Słyszałem, że coś tutaj pies przebudził się tym dzwonieniem. Bieg za darmo w okolicach stadionu
narodowego. Pamiętam, że było potwornie gorąco. Po prostu lampa po całości. No, niezbyt podoba mi się ten medal, ale cóż, są i takie. Półmaraton praski, nocny. Rekord nie był zrobiony. Czy graweru nie brałem? Nie brałem graweru. Ale bieg super. Jedynie co, to nie postarali się o ten medal. Maraton warszawski. Było źle. Było bardzo źle, bo tutaj kontuzja niestety, która mnie dopadła w lądku zdrój, tutaj bardzo mocno się aktywowała. No i miałem mocne problemy, żeby dobiec do końca. Medal bardzo specyficzny, fajny, przedstawia Warszawę. Tutaj wycinek Pałacu Kultury i Nauki. Taki jakby taki zawinięty. Fajnie ktoś to pomyślał. Biegnij Warszawo. Superancki medal. Superancki. Warszawa w 100%. No i tutaj złamane 50 minut. Ekstra. Znowu botaniczna piątka. Znowu motyw kwiecisty. Lecimy dalej. Run Ursynów na 5 km. Medal drewniany. Jak słychać i widać, ja czuję, że jest leciutki. To był bieg za darmo. Maraton w Poznaniu. Bardzo fajny. Biegło się no, w ulewie konkretnej. Można zobaczyć relację, jak to wyglądało. Rekord zrobiony maratonu. Niepodległa piątka na Stadionie Narodowym. Fajny, okrągły, ciężkawy medal. Bieg niepodległości w Warszawie. No i tutaj rekord zrobiony i to tak. Nie mogę złapać. O, 46,57. No, grubo poniżej 50 minut się zrobiło. Bieg Andrzejkowy w Wołominie. Genialny. Genialny, genialny, jeszcze raz genialny. Biegło się wśród szutru, śniegu, bo śnieg, śnieżyca była straszna, zimno, plucha, ale generalnie pięknie. Bieg Olszynki Grochowskiej, 25 listopada. Ta data jest nieaktualna, bo musiał się odbyć później. Nie wiem dlaczego, ale się odbył później. Metalowy, z takim tutaj trochę nadrukiem. No i ten nieszczęśliwy bieg z Mikołajem. O, strasznie źle go wspominam. Drewniany. Tutaj jeszcze, mam jeszcze jeden, ale to już jakby tegoroczny. Tutaj jeszcze powinien być z botanicznej piątki, ale to będzie, bo zdobędę go wirtualnie w styczniu. Nie pobiegłem stacjonarnie, no bo był za drogi. Ta cena była po prostu przestrzelona. Tak to się prezentuje. Ściana medali. Jakie plany na ten rok? Na pewno dokończenie korony maratonów, czyli Dębno w maju, ostatni piąty półmaraton. No i będzie za odbycie pięciu maratonów. Korona maratonów, to zobaczycie, będzie taki specyficzny medal. Na pewno w lipcu 110 km w lądku zdrój, limit czasu 26 godzin. Na pewno będzie dużo więcej półmaratonów. Czy będą te mniejsze biegi? Znając siebie, będą te mniejsze biegi, bo nie odpuszczę. Może w jakiejś jakoś mniej ich będzie. Na pewno maratonów będzie mniej, bo tylko warszawski i w Dębnie. Tak, dźwięki widzę, że są piękne. Pies pije, woda się nigdzie nie leje, więc spokojnie. Na pewno będą tutaj duble tych zawodów, bo jednak
jednak są fajne. No może nie będę gdzieś tam jechał znowu do Nielisza daleko. Skupię się tutaj bliżej. Na pewno połówki będą po Polsce. Już wiem jakie, nawet się dzisiaj zapisałem. No 2024 zapowiada się znowu biegowo. Na pewno chciałbym i nawet muszę więcej teraz biegać do lipca, żeby nabrać sił w nogach przed Lądkiem Zdrój. Tak to wygląda. 2024 mogę Wam pokazać, bo w końcu jest nagranie. Już rozpocząłem i nie kończę. Do zobaczenia na biegach. Na razie, hejka.